Cześć, witajcie, jestem Peszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam grę Star Wars Force Arena, z którą zacząłem grać miesiąc temu, ale jako że moja inteligencja jest na poziomie hard, wpadłem, żeby ją nagrać dopiero wczoraj i po 5 próbach nieudanych nagrywania tego, postanowiłem, że kiedy znowu wywali mi nagrywarkę, po prostu na chama zacznę nagrywać aparatem ekran telefonu. Wiem, że to będzie słabej jakości, no ale cóż. Jak na razie jest dość dobra prędkość, tylko półminutowe opóźnienie tego, co tutaj robię. No więc zacznijmy przedstawiać tą grę. Gra jest taka, generalnie chodzi... To jest gra typu deck building, czyli budujemy nasz deck, nasz zestaw kart. Później nimi gramy. Mamy też twoją postać, którą się sami poruszamy, że sami nią atakujemy w ogóle. I to jest tak zwany lider. Taki lider może mieć swojego specjalnego pomocnika. Ale nie musi, bo jak po prostu może na mnie dropnąć taka karta. Tak, do niektórych tutaj, jak widzicie, mam tego tutaj z tyłu. Ale na przykład tutaj mam tylko samego lidera, nie? Gra jest oczywiście stylizowana na Gwiezdne Wojny. Bo to jest, gra nazywa się Star Wars Force Arena. Nie wiem, może zapomniałem powiedzieć nawet o tym. I generalnie w tej grze mamy rozgrywki 1 na 1, bądź 2 na 2. Ten tutaj na... Tutaj na dole to zignorujcie je, bo to są. Jedna jest do gildii, a druga jest na trening, czyli gra z botami, którą nie da się przegrać, nawet jeśli się ma pierwszy poziom. I mamy też tiery, które określają nas poziom gry. Tutaj właśnie otwieram i mamy tak: tier pierwszy, tier drugi. Trzeci, czwarty, ja jestem na czwartym. I za punkty podwijają nam się tiery. Ja w tym momencie mam 1162 punkty. To tutaj się wyświetla. I te punkty zdobywam za wygrane mecze, a stracę za przegrane mecze. Dlatego oczywiście można spaść w tierze. Jak widzicie, pod tą cyfrą są takie gwiazdki. I te gwiazdki oznaczają division, czyli właściwie nic. Mamy tutaj paczki kart, które otwieramy przy... Generalnie to są główne takie. Tutaj na środku. I je otwieramy, dostaniemy za wygrane gry i otwieramy je w określonym czasie. Brązowe paczki 3 godziny, srebrne 8 godzin, złoty, który akurat tutaj nie mam, się otwiera 12 godzin. Tutaj jest platynowa paczka, którą otwiera się 18 godzin i oprócz tego jest jeszcze diamentowa paczka, którą możemy zobaczyć tylko w sklepie, bo nigdy mi jeszcze nie dropła i nie jestem w stanie powiedzieć, ile się otwiera. Proszę. Diamond pack. Różne rodzaje kart. Ja tutaj mam do Imperium mam wszystkie karty, jakie są możliwe, chociaż po jednej. Do Rebelii natomiast brakuje mi jednej karty, a mianowicie tutaj tego działka. Ale nie mam wszystkich oczywiście liderów i kart unikalnych, które są tylko bezpośrednich liderów, no bo to się trochę dłużej kolekcjonuje. A ja gram, jak już mówiłem, stosunkowo niedługo. No więc dobrze. Rozpoczynamy. Teraz pokażę wam mój deck, szczegółowo opiszę, a później będzie mecz 1 na 1 i wtedy pewnie wywali mi nagrywarkę. Ale nie szesty. Tutaj są szturmowcy, czyli po prostu chodzą i strzelają. Tutaj jest taki samochodzik fajny, pancerny, z działkiem dość dobrym. Ale właściwie on jest jako wsparcie, a nie jako atak, a nie obrona, bo nie nadaje się. To są imperialni jump trooperzy, czyli po prostu z jetpackami. Jedyną ich zaletą jest to, że trochę myślą i potrafią iść do przeciwnika nawet w inną stronę niż do przodu. Tej umiejętności brakuje niestety pozostałym kartom. To jest TIE Bomber, czyli wsparcie powietrzne. Możemy zbombardować wybrany fragment planszy. Rocket Stormtrooper, czyli szturmowiec, który strzela tylko do czołgów i do działu. Nie będzie strzelać do takich rebelianckich jakichś szumowin małych, nie? Heavy Gunners, czyli ciężcy szturmowcy, wolno chodzą, ale za to no, ich ostrzał jest dość dobry z miniganów. Tu jest moja specjalna postać, a to jest mój lider. Mój ulubiony lider, bo to jest mój ulubiony deck generalnie. No to pokażę mam może teraz mecz 1 na 1. Generalnie w tym odcinku chcę, żeby trwało maksymalnie 15 minut. Tak, wyszukiwanie meczu chwilę trwa, dlatego ja zapraszam was i już uruchamiam aparat, bo zaraz mnie wywali.
Tak, wywaliło. Wiem, że tutaj nic nie widać, absolutnie. Ale tak. Tutaj pójdę sobie w prawo. I poczekam, aż naładuje mi się energia. Tutaj jest energia. Generalnie tą energię potrzeba, żeby kłaść karty. Oj, gra jest ostra, gra jest ostra. Szkoda, bo ja nie lubię takiej ostrej gry. Znaczy, lubię jak ja gram ostro, a nie mój przeciwnik. No słabo mi poszło coś. Start poszedł słabo, dobra. Postawię swoją unikalną kartę, takie wsparcie dość dobre. O, ale niestety moje wsparcie dość dobre zaraz sobie umrze. O, już umarło. Bardzo niewygodnie mi się gra w tej pozycji. No ale cóż. Moim przeciwnikiem jest Sabine Wren. Dobrze. Umierajcie, śmiecie. No nie, zepsułam. Ja mogłem postawić rakietowego. Z każdą śmiercią mi się powiększa ilość czasu potrzebnego do odradzania, więc rzeczywiście zepsułam to. I zepsuła mi się wieża już, tak? Nie, przeżyło. A to dziwne, bo nie spodziewałam się tego. Rakietowy szturmowiec atakuje z daleka, ale oczywiście nie udało mu się zniszczyć niestety tej... O, zniszczył mi pierwszą wieżę. Generalnie trzeba zniszczyć... Właśnie, nie powiedziałem celu gry. Trzeba zniszczyć tutaj ten generator pól siłowych po lewej, żeby wygrać. Oj, 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 przegram tę rundę. No tak, przegrałem. Tutaj wybuchło mi wszystko. Ale dam mu good game'a. I lajka zaraz mu dam. Masz lajka. I generalnie tak. Straciłem 24 punkty. Dostałem jeden play point tak zwany. Takie są deki. Oczywiście wy nic nie widzicie. Więc okej, ja łączę się jeszcze raz z tą nagrywarką całą, żeby coś działało. Dobra, witam z powrotem i spróbuję coś tu zrobić. Widzę, że coś się pojawiło w gildii mojej. Dobrze, proponują mi mecz. To ja zaproponuję mu mecz 1 na 1. Albo nie. Zgłosimy się na teamowego mecza 2 na 2. Czyli ja będę grać z tą osobą z mojej gildii. Jeśli ona się w ogóle zgłosi, ale zobaczymy. Krótką grę proponował mi admin, zdaje się. Mój przyjaciel się nie zgłasza, więc niestety zignorujemy go. Może teraz zagram w meczu 2 na 2 tą drugą postacią. Mecz 2 na 2 oczywiście dłużej trwa, dłużej jest wyszukiwany. Mam nadzieję, że jednak szybko się wyszuka, ale mogę wam też coś powiedzieć. Generalnie Inkwizytorem gram bardzo agresywnie, dlatego nie jestem w stanie się byli przed takimi taktycznymi zagraniami. Natomiast są tutaj postacią, dyrektorem Krainkiem, ja gram bardziej taktycznie właśnie. I dlatego używam go generalnie w meczach 2 na 2, bo tam mój partner może iść agresywnie, a ja będę się bronić. To ja się przełączam. On gra agresywnie, więc będzie dobrze. Ale zamieć.
Nie dość dobrze, ale szkoda trochę, bo to jednak ja jestem tym atakującym. O, i umarłam. Nie wiem, czy wy w ogóle tu coś widzicie, a szkoda, bo, że tu nic mi nie działa. O, to jest mój unikalny, moja unikalna postać, która będzie przywoływać tutaj inne unikalne postacie. I dlatego jest fajne. Ty, my tu zaraz przegramy. Nie, tak mi się tylko wydawało, że ktoś nam niszczy nasze to. Dobra, ja mu tu zaraz zniszczę to główne działko, mam nadzieję. Oj, przepraszam. W tym momencie jest 1-1. Ale zaraz chyba będzie. O, 2 na 2 już. 2 na 1 jest, a zaraz będzie 2 na 2, jak oni nam tutaj zniszczą tą wieżę, bo wszystko na to wskazuje. A nie, udało się wybronić. Jak widzicie, że ja często ginę w tej grze. Chociaż nie wiem, czy wy coś tu w ogóle widzicie. A masz serię. No i good game, tak, wygraliśmy. Ktoś złośliwy zażartuje teraz, że to mój pierwszy dzisiaj wygrany mecz, bo grałam z kimś. Możliwe. Niestety nie dostałam żadnej paczki, bo po prostu mam już wszystkie miejsca zajęte możliwe. Mogę mieć jeszcze jedno, ale bym musiał kupić premium. Dobra, dajemy lajka temu naszemu. Obejrzyjmy deki. Nie, nic tutaj nie widzicie. Dobra, nie ma co oglądać deki. Okej. To ja się przełączam na to lepsze nagrywanie. A nie, mój gracz z gildii wyszedł sobie. Generalnie gildia nazywa się Cell of Bastion i jest prywatna taka trochę, bo to jest gildia zamknięta tylko dla członków Bastionu Polskich Fanów Star Wars. No ale dobrze. Chciałbym wam pokazać otwieranie paczki, ale niestety raczej nie uda mi się tego zrobić. Można dostawać paczkę play paczkę, czyli za co raz na dobę jest odblokowana ona i da się playpointy zbierać, o których już mówiłam. Jak się ma 3 playpointy za zwycięstwo, 2 za remis i remis w ogóle może być jak po prostu nie zniszczy się głównego generatora, ale w 3 minuty będzie remis i jeszcze minuta jest dogrywki później. A jeden punkt za porażkę się dostaje. I generalnie mamy też misje. Misje mamy dzienne, które się to 24 godziny odnawiają, tylko że one już dość szybko się je robi. Mamy też misje takie zwykłe, które nigdy się nie kończą, ale akurat ja nie mogę jej tutaj wykonać, bo jest ona zdobądź jedną kartę rebelianckiego Grenadora, a ja oczywiście nie mogę otworzyć żadnej paczki. Natomiast tutaj mamy specjalne misje, które co jakiś czas się pojawiają, ja je tutaj wszystkie już wykonałam. To pokażę wam jeszcze mecz dla rebeliantów jeden. Kapitanem Cassianem. 1 na 1, bo już mi się nie chce, żeby dłużej to nagrywać.
Wiecie co? Jak teraz znajdzie mi się gra, jeżeli mi się znajdzie w ogóle, to spróbuję połączyć się jeszcze raz z tym telefonem, żeby nagrywać tą mapę tak normalnie. Walczek kontra wielkiego admirała Chroma. Ty, nie zagawało mi się teraz. Wow. Czyli wystarczyło też postanowić, tak? On jest bardzo taktyczną postacią, ten admirał. Dlatego ja go tutaj taktycznie zjadę. Mam nadzieję. To masz? To jest taki camper. A ta moja postać jest snajperem. To jest fajna postać, inżynier, bo on może odbudowywać wieżę. Naprawiać wieżę. On tutaj przyjdzie i zacznie ją naprawiać. No nie, agresywnie wygrałeś, panie Fron. O nie, rozłączyło się. Wracamy do starych dobrych czasów dogrywania tego aparatu. Ale on ma dobre skina. Właśnie jaką ma zdolność specjalną admirał Fron. Ja mu zrobię kontrę, tam postawię sobie bantę. Inżynier. Naprawdę wierzę całą, bo ona dziwna jest. Ej, on ma jakąś serię, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Nie, tu raczej nic nie widać, nie wiem. Kurczę, wygrał. Admirał sobie wygrał poprzez pokonanie. Po prostu na czas grał po zniszczeniu pierwszej. To znaczy, to trochę negatywnie brzmi. Po zniszczeniu pierwszej wieży był remis cały czas i po prostu on wygrał jednym punktem. 1-0. Damy mu lajka. Okej, to ja się przełączam już na ten normalny widok. Dobra, chyba udało mi się tutaj to wszystko ogarnąć. Oprócz tego możemy zamieniać karty co jakiś czas, płacąc oczywiście za to dużo hajs. Tutaj jest oczywiście sklep, czyli zbieranie hajsu. Gra jest darmowa, dostępna na Google Play i iOS. Już jestem niewyspany trochę, bo się odnosi i mylą mi się nazwy, więc wybaczcie mi tam Apple Store czy jakoś tam. Dobrze. Nie będę już wam tego pokazywać w meczu, bo to nie ma sensu takie widzenie niczego nagrywanego z aparatu, ale dobrze. No, w tym odcinku to by było już na tyle. Jeśli się wam spodobało, no to oczywiście dajcie lajka, suba i najlepiej polećcie kanał znajomym i kupcie mi 1 000 000 subskrypcji na YouTube. Do widzenia.